Właściwie możemy się zastanawiać już teraz. Tak, dosyć szybko to tutaj od przerwy przebiegło. Od razu może mamy okazję przenieść się do fazy pików i banów, gdzie za nami już 3 bany po stronie zespołu z Korei i ostatni za momenty od zespołu europejskiego. Rengar, no Kamil zbanowany przede wszystkim. Tak, to jest to. Jakimś cudem, zawsze jak jest więcej niż BO1, jaki zespół przegrywa na tą Kamil, to dopiero w drugim meczu orientuje się, może warto byłoby jednak ją zbanować. I w tym miejscu mieliśmy podobną sytuację, zwłaszcza, że HPK jest po tej stronie czerwonej, tak więc nie mają wyboru, raczej nie będą liczyli na to, że Lexager zrobi to za nich. Tak więc poza nami już, za nami już bany, pierwszym wyborem ze strony Lexager z Konrad Ftury jest właśnie Varus. Bym zagrał naprawdę fenomenalnego Varusa w poprzednim spotkaniu. Tak, dziwi mnie w ogóle, że tutaj HPK tego Varusa oddało. Czy miał wybór? Musieli zbanować na pewno Kamil. Chcieli zbanować Jace'a, bo prawdopodobnie chcą znowu zagrać Shenem dla Otoamne. No i ban na Rengara. Czy ich planem teraz jest wziąć Shena oraz Kalixa? Jednak tutaj Elise dla oczywiście Jankosa, tak jak mówiłem. Oddawanie Varusa, kiedy Jhin u nas w teamie nie za bardzo zadziałał, nie wiem, czy jest takim dobrym wyborem. Może tutaj pojawi się Sivir u H2K, jeżeli ten Jhin nie do końca wyszedł. Kha'Zix również otwarty, może będziemy tutaj go widzieć po stronie ROX. No i tak. Chyba znowu Jhin. Chyba znowu Jhin. Zobaczymy, czy tak właśnie będzie. Dokładnie tak. To jest właśnie zagrożenie. Ta postać jest tak wybitnie niemobilna, że mówiąc tutaj oględnie, jeżeli teraz Rockstiger zainwestuje w jakiegoś zabójcę, Kha'Zix jest otwarty do dżungli, teraz po raz kolejny Nuclear będzie miał spory problem. Nie zapominajmy, że Malzahar również jest dostępny i bardzo dobrze będzie spisywał się z Varusem. Jak na razie ten Champion Select przebiega po myśli Rockstigers. Poczekamy jeszcze na ostatniego pika w tej pierwszej fazie pików. I będzie to Grace w dżungli. Prawdopodobnie. Jeszcze 10 sekund. Tak jest. Właśnie mamy za chwilę potwierdzenie. Wydaje mi się, że tutaj ten wybór jest całkiem okej. I to jest moment, w którym właśnie chyba wolałbym nawet mieć tego Kha'Zixa niż Elise, jak mam być szczery, jeżeli chodzi o H2K. Chociaż wiadomo, wiemy, Jankos również tym pierwszym BO1, jakie grał, zagrał właśnie Eliską i ten mecz mu poszedł całkiem nieźle. Teraz jednak wydaje mi się, że ta Elise no, była wzięta troszeczkę w ciemno i pytanie brzmi, czy to był faktycznie dobry wybór. Widzieliśmy już kokony rzucone w tarczę od Malzahara w przypadku, kiedy mówimy tutaj o ganku na dolnej alejce. Akurat wybranie teraz Maokai jest naprawdę bardzo sprytne. To byłby potencjalny ban ze strony Rockstigers, gdyby został on rzucony na drugą rotację pików, czy też po tej drugiej fazie banów. Nie muszą się spieszyć specjalnie z wyborem supporta, oni już wiedzą, czym zagra Rockstigers. Pytanie brzmi, co oni chcą wybrać na środkową alejkę i co wybierze Rockstigers? W ogóle ten Champion Select bardzo tutaj wymierzony w kierunku toplanera Rockstigers. I zbanowany Jace, Kamil, zbanowana Fiora, czyli te takie agresywni toplanerzy, którymi Lindarang dobrze się czuje. MFK również zablokowana tutaj, żeby nie dać się jak H2K skontrować tego Malzahara na dolnej alejce i jak najbardziej zwiększyć jego power spike. H2K za chwilę ostatni ban, już piąty. Bardzo długo trwają te bany, aż do ostatniej sekundy. No i też Shen. 4 toplanerów zbanowanych. Oj tak. Tutaj mocny fokus. Właśnie to mnie zdziwiło. Oni zbanowali Jace'a, po czym sami sobie banują Shena. Ciekawy jestem, co chce tutaj zagrać H2K. Niewiele zostało postaci, które faktycznie mogą być podebrane na górną alejkę z tej listy najczęściej wybieranych, rzecz jasna. MF oraz Tamken zbanowani. To są dwie takie najpopularniejsze, nazwijmy to, kontry na Malzahara na supporcie. Co zrobi też z tym Phantom H2K jest zastanawiające. Akurat bany w kierunku top lane'u ze strony H2K, zapomniałem oczywiście, że tutaj został już wybrany Maokai, mają sens właśnie z tego względu, że oni już mają swoją postać i nie chcieliby mieć matchupu Maokai w Shena. Myślę, że nie chcą dać jakiegoś mocnego tanka zespołowi Rockstiger. Zostaje tutaj niby do rozważenia na Tilus, ale czy taki właśnie będzie wybór, to się dopiero okaże. Karma znowu dla Cheya. Po pierwsze dlatego, że oczywiście tam Kenshin zagrać nie może, a po drugie dlatego, że też nie za wiele opcji tutaj już pozostało. Pytanie takie, czy to będzie skuteczne i wybór Syndry dla Mikeya.
Biorąc pod uwagę to, jak grał w miarę bezpiecznym pikiem w postaci Korkiego, nie wiem, czy ta Syndra to jest taki fenomenalny pomysł. Przynajmniej jeżeli chodzi o oczywiście fazę linii, bo w późniejszej fazie rozgrywki akurat Miki grał naprawdę nieźle. No ale tak, też miał kilka takich błędów oczywiście decyzyjnych, chociażby użycie paczki do dżungli, próbując zabić Jankosa, nie mając wizji. No, to było troszkę zbyt nieprzemyślane. No i mamy pełni kompozycję Rocks Tigers. Na top lane Nautilus do dżungli Graves, na środkową Alejkę Syndra, no i jako duobot Varus plus Malzahar H2K. Jeszcze tutaj odpowiedź szukamy midlanera, który byłby w stanie sobie poradzić na Syndrę. Wydaje mi się, że Ryze byłby tutaj dobrym wyborem. Tak, chociaż ten Zed rozważany. Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z niemobilnym Varusem oraz Syndrą, teoretycznie, gdyby dobrze tutaj złapał flankę Febi. Teoretycznie tak. Są tutaj cztery targety w drużynie przeciwnej, których, na które Zed będzie działał bardzo dobrze. Z tym, że też w poprzedniej grze Rocks Tigers bardzo dużą rolę Varus na pewno odgrywał, więc Zed jak najbardziej ma tutaj prawo bytu. Minusem jest obecnie niewątpliwie Nautilusa i jego ogromnej ilości CC. Jeżeli uda mu się zatrzymać Zeda w miejscu na dłużej, to powiedzmy sobie szczerze, Fabian zbyt długo nie wytrzyma. Zwłaszcza, że kto może za nim pójść? Maokai? Okej. Elise też nie jest w stanie tak po prostu bezmyślnie zaatakować frontalnie. Ona raczej też będzie musiał... Jankos też będzie chciał tutaj raczej zaatakować od boku gdzieś. Oczywiście przejdziemy sobie tutaj jeszcze na moment do nas. Także już ten Champion Select na pewno troszeczkę bardziej mi się podoba względem tego, co widzieliśmy w grze numer 1. Ale wciąż nie jestem przekonany, czy to jest to, co wystarczy, żeby zwyciężyć nad Rocks Tigers. Tak jest. No i Febiven plus Zed. Ja nadal, jeżeli myślę, widzę Febivena z Zedem, mam przed oczami... Bodajże to był MSI. Fnatic kontra SKT. I Febiven z Zedem solujący dwukrotnie Fakera w jednym meczu. Dokonał tego jako pierwszy gracz Ligi Legend, dwukrotnie solując właśnie Fakera w jednym meczu. Później nam troszkę odszedł ten Zed i teraz właśnie ze względu na to Letality i na dosyć squishy metę powoli nam wraca. Tak jest. Myślę, że już powoli też będziemy mogli za chwilę przejść do samego spotkania. Tutaj oczywiście zanim do tego dojdzie, też zawodnicy muszą zapauzować. Tutaj upewnić się, że wszyscy się połączyli i tak dalej, żeby nie było potem problemów w trakcie rozgrywki. W ogóle dzisiejszego dnia nie mieliśmy całe szczęście do czynienia ze zbyt wieloma problemami technicznymi. Znaczy jedna pauza w trakcie gry tak, była. Tak, jedna. Ale to tak na moment. Więc absolutnie nic z takich bardziej krytycznych sytuacji. Zobaczymy, czy też tutaj w tym akurat konkretnym spotkaniu Janko znowu zagra bardziej agresywną dżunglę od przeciwnika. Jeżeli coś można zaznaczyć z takich pozytywów, jeżeli chodzi o mecz numer 1, to po pierwsze na pewno Janko tutaj stanął na wysokości zadania, zauważył dobrą okazję na środkowej alejce, że wypadałoby tego Korkiego przykampić i rzeczywiście to się udało. Febiven wyszedł bardzo zadowolony ze swojej linii. Kolejna rzecz to właśnie nasz midlaner, który był w stanie jeden na jednego pierwszą śmierć oczywiście ugrać na przeciwniku. To nigdy nie jest coś, czego raczej się spodziewamy na profesjonalnej scenie. Raczej tutaj liczymy na jakąś ingerencję osoby trzeciej i w domyśle jest to oczywiście jungler, chociaż nie zawsze. Czasami też dobry round ze strony supporta na środkową alejkę też potrafi zdziałać bardzo wiele. W tym spotkaniu natomiast wydaje mi się, że Rocks Tigers też będzie na to bardziej przygotowane. Trochę inne piki w ich wykonaniu. Miki, być może tym razem to on zaprezentuje nam dobrą, agresywną Syndrę. A z drugiej strony Febiven, mając Zeda, ma większe pole do popisu, jeżeli chodzi właśnie o bieganie między innymi alejkami. On niekoniecznie musi zostać na tej środkowej alejce, bo w poprzednim spotkaniu właśnie brakowało mi wykorzystania tego potencjału, tej mocy, jaką już nabrał Febiven. Tak jest. No jeszcze minuta 15, żeby móc się tutaj przenieść. Bardzo ważny mecz dla H2K. Tak jest, widzimy oczywiście Jankosa, który się już rozgrzewa, nadgarstki i tak dalej. No i tak. Mamy nadzieję, że z dźwiękiem jest już wszystko w porządku, możecie dać tutaj znać. No i tak, niecałe 60 sekund. Już będziemy mogli się przenieść. Nawet zastanawia mnie to, że H2K po raz kolejny oddał Varusa, który był tak problematyczny dla nich w poprzedniej rozgrywce. Tak jest. Twoje przewidywanie, taki dziki strzał, kto wygra? Rocks Tigers. Rocks Tigers. Czyli będzie 2-0 w tej serii, w twoim zdaniu, tak? Ja tutaj
niech będzie, rzucę, że jakimś, no tutaj tytanicznym wysiłkiem, ale H2K tutaj wydobędzie się z problemów i będzie w stanie tutaj ugrać tą mapę numer 2 i będzie 1-1. No tak, jeszcze tylko 4 sekundy i rozpoczynamy to spotkanie. Będziemy przenosić się na pola sprawiedliwości. Pytanie tylko, czy H2K podniesie się. Tak jest. Wróci do walki. Musimy wrócić do nas. Mimo iż tutaj to odliczenie miało miejsce, no to oczywiście tutaj jeszcze ostatnie poprawki, zdaje się. Moje przewidywania też względem botlane'u zespołu H2K są dosyć spore. To, co zaserwowało nam Chey w pierwszym meczu dzisiejszego dnia z Wing Town Kenchem, pozwalało mi sądzić, że nawet na karmie będzie w stanie tutaj dokonywać prawie że cudów, prawda? I być może właśnie za moment się dowiemy, czy te oczekiwania zostaną spełnione. Wreszcie przenosimy się na Summoner's Rift. A tam w barwach czerwonych H2K, Rocks Tigers, teraz po stronie niebieskiej. Tak jest, wyjście z bazy i obstawienie najważniejszych punktów na mapie. No i przez najbliższą minutę będzie nam właśnie towarzyszyć taki obraz. Szeroko tak jest rozstawieni wszyscy zawodnicy. Będzie dopuścić tutaj do invade'u. No i zapowiada się na to, że obydwaj dżunglerzy będą startować od dżungli na topie. Tutaj pierwszy strzał ze strony Sangiona został trafiony. Co prawda to też nie zadaje aż tak dużo obrażeń. Warto byłoby jednak unikać tych niepotrzebnych obijań. No i tak, zajęta tutaj dolna alejka już przez Cheya. Jeszcze do niedawna to było bardzo ważne właśnie, żeby zajmować te krzaki przeciwnika. Dawało to nam naprawdę wiele i już od pierwszych minut pozwalało przejąć inicjatywę na linii. Teraz już się to troszkę zmieniło, no i zobaczmy, Seongkwan razem z Ilderangiem będą tutaj próbować się wejść do dżungli przeciwnika, żeby zwardować, ale pytanie, czy jest to opłacalne, jest to ich 3-2, ale nie, pojawiła się Syndra. No i red buff zwardowany, to jest też bardzo ważne, żeby wardować te buffy we wcześniejszej fazie rozgrywki. Daje to nam naprawdę dobre rozeznanie na temat tego, jak będzie wyglądać ścieżka junglera przeciwnego, ale to się jeszcze nie skończyło na zwardowaniu. Janko straci sporo creepów w dżungli. Tak jest. No, to jest dosyć niefajna sytuacja z pewnością. Ale zobaczmy, ten red buff podjęty w ogóle przez Sangiona. No cóż, tymczasem też jego bot, nie zapominajmy o tym, że również tego red buffa zabrał, więc Rocks Tigers od samego już początku wybiera tak niesamowitą presję i od samego początku zrobili sobie już taką przewagę, że naprawdę, czapki z głów. Tak, zabrali, nie dość, że tutaj bot zabrał red buffa, co będzie dawać jeszcze dodatkowe obrażenia, to jeszcze szybciej wbije oczywiście Varus, drugi level, będzie troszkę do przodu z expem. Wydaje mi się, że tutaj może Rocks nawet szukać okazji przy drugim poziomie. No i Jankos, który bez red buffa, bez pełnego expa z raptorów, z zabranymi golemami, będzie miał o wiele wolniejszą dżunglę. Tak, to są złe wieści dla Polaka. Pytanie jest takie, czy on wymyśli sposób na to, żeby się odkuć w tym wszystkim. No na pewno będzie musiał spędzić troszeczkę więcej czasu wbrew pozorom w dżungli. Ciężko będzie mu gankować, mając taką stratę. Zawsze się ten blubowy jest mu dostępny, więc nie zabraknie mu many, ale mana to nie wszystko. Ponadto ten botlen, o którym wspominałeś, ogromna przewaga Sangiona. Nawet jego zwykłe autoataki wsadzone raz na jakiś Zobacz. Czas. Nawet jeżeli jest to trzecia minuta, nie padło ani jedno zabójstwo, mamy już 500 złota różnicy na samym makrogame. Jankos będzie po tej podejście mid lane, czy uda mu się ugrać pierwszą krew, pingi w tamtym kierunku. Nie da się tutaj zaskoczyć środkowy zespołu Rocks Tigers. No i korzystając oczywiście z okazji, będzie tutaj Jankos zabierał raptory, ale wciąż jest to strata jednego poziomu. No Seongkwana, który będzie tutaj chciał podejść na górną alejkę. Czy będzie to dive? Zauważony już na wardzie. No do Amne nie da się tutaj zaskoczyć, ale to będzie dive. Tak jest, zobaczmy, Seongkwan podchodzi, o do Amne stara się wytankować to wszystko, niemniej jednak obrażeń nie ma na sobie. Nie ma szansy. Panie tutaj zagrał o do Amne, blokując autoataki Gravesa, bierzą.
To było dobre zagranie, ale tymczasem środkowa lejka, flash za flashem, Miki, złapany kokonem, to może być pierwsza krew, dokładnie track, Jankos, król pierwszej krwi, powraca na salony, no i H2K wychodzi na prowadzenie. I bardzo słusznie, że zdecydował się tutaj na zgankowanie środkowej alejki, bardzo do tyłu Febiven na samej właśnie fazie laningu, to jeszcze to przed chwilą tutaj było 9 creepów do 28, więc nie jest to ciekawy matchup dla Zedach i na środkowej alejce Febiven decyduje się tutaj na wejście, jest jeszcze Jankos, będzie starał się tutaj obijać swojego przeciwnika, silensowany, czekamy tutaj jeszcze na dobrze rzucony kokon z egzostowanych i stara się tutaj dodżować i jest, flash. Ten kokon mimo wszystko był zdodżowany. Tak, chociaż trzeba przyznać, że było dosyć blisko, no i przede wszystkim spalona została samolerka, tak więc ki. Może poczuć się tutaj mimo wszystko w tej sytuacji stratny. Wciąż jednak tutaj, jeżeli chodzi o złoto, praktycznie zerowa przewaga, jeżeli chodzi o H2K. Tutaj na pewno jednak ta psychologiczna została tutaj ugrana. Miki po raz kolejny ginie jako pierwszy w tej serii BO3. Ciężko jednak tutaj mówić, że okej, to już sprawia, że H2K jest mocno do przodu. W poprzednim spotkaniu Miki wywrócił się trzykrotnie, a mimo to później powrócił po to, żeby w kluczowych momentach tutaj zagrać to, co do niego należało. No i tak, H2K odrobiło sobie teraz to złoto z tego makrogame'u, dosyć niefortunnego dla nich, jak i też bez samonerek, więc tutaj będzie stanowił na pewno łatwy łup dla Jankosa, którego Alice. W ogóle, jeżeli miałbym utożsamić Jankosa, to wydaje mi się, że z Elise. Tak, no... Ogólnie z junglerami, którzy wywierają dużą presję w early game. Lissin, Elise. Wielokrotnie było powtarzane, że akurat Elise należy do tego... Znaczy, Eliska jaka sama w sobie jest jedną z ulubionych postaci Jankosa, ja mówię o tym wielokrotnie. A oprócz tego też najwięcej sukcesów odnosił właśnie na niej. Przy czym przez długi, długi czas ustępowała ona jednak miejsca innym postaciom, takim jak Rek'Sai. Teraz zobaczmy, Febiven w tarapatach, rzucony jeszcze smokescreen, ale Living Shadow przez ścianę, no i Midlaner jest bezpieczny. Bardzo też tutaj wsparcie, też wspierający drużyny Rockstiger stara się po mapie chodzić. Jego ID carry już dwa poziomy do przodu w porównaniu do niego. Wizja zbudowana raczej tutaj skupiona na dolnej części mapy, na topie. Nie ma co ukrywać, nie można szukać zabójstwa, ale to za chwilę sam Kwan złapany w dżungli przeciwnika, gdzie on się wybierał, kolejny nie mając wizji. Ze strony reprezentanta Rockstigers, wychwycony w dżungli oponenta, stanowi kolejne zabójstwo dla Jankosa, już drugie. Póki co dwie asysty na koncie Febivena, no na pewno fajniej byłoby zobaczyć Zeda mającego 2-0, prawda? Też... Tym bardziej, że Febiven 28 minionów, 30 do 55, więc naprawdę linia bardzo... Dla niego ciężka też tutaj, dopóki nie złoży Hexdrinkera czy też Edge of Night, naprawdę ciężko będzie mu tutaj rywalizować z Syndrom, która jeszcze dysponuje Exhaustem, żeby jakby nie było mało. Janko zauważony na wardzie, stara się tutaj pomóc jak najbardziej Febivenowi, ale będzie teraz ciężko. Rockstiger na pewno rozpracował teraz Jankosa, to jest gra wokół środkowej alejki. Tak, i Miki będzie starał się trzymać dosyć w bezpiecznej odległości od swojej wieży, prawda? Ale to jest też jakby szansa dla Jankosa, można spróbować zaskoczyć przeciwnika, zaatakować górną lub dolną alejkę, także no, zobaczymy jak to zostanie tutaj rozwiązane. Jedno jest też tutaj warte zaznaczenia, jeżeli chodzi o Rockstigers, oni dosyć mocno tutaj wywierają presję na botlane roch H2K, to też widać na minimapie, widać to również w creepscore. Tak jest. Smog już dawno nam się tutaj pojawił, oczywiście nie będzie jeszcze podbierane oddalenie mapy i będzie to prawdopodobnie dive na dolnej alejce. Sookwangki oraz Sangyun jest tutaj mocno obijany, czyli, ale rzucony zostaje Exos. No i pytanie tylko, czy Rockstiger dobrze tutaj będzie manipulować agro, to czasem na środkowej alejce upada Miki za sprawą Devmarka. Febiven wysolował swojego przeciwnika, Kurtyna ostrzeliwuje kolejne to cele, drugi strzał, trzeci strzał trafiony i czwarty zabija Sookwana. H2K 4-0 i do przodu w złocie. Tak jest. Przechodzimy do Smoka, którego Jankos już rozpoczął. Wydaje mi się, że tutaj nie powinien mieć większych problemów. Jedną z zalet właśnie Elise jest posiadanie tych małych spiderlingów, tych małych pajączków, które teoretycznie pomogą mu i umożliwią podjęcie tego obiektywa samotnie. To zresztą teraz widzimy. Nikt nie jest w stanie mu za bardzo przeszkodzić. Midlaner dopiero wraca na aleję. Z kolei Sankwon też no i tak. Przed momentem odwiedzał wieżę, bazę. Bardzo fajnie też H2K zabrał teraz Smoka. Jak w poprzedniej grze Rockstigers fajnie rozgrywało grę makro, tak teraz H2K raczej na prowadzeniu w tej wcześniejszej fazie rozgrywki. Przekażnie zobaczyliśmy, jaki Smok będzie następny. Szósty level też już za chwilę na bocie Rockstigers. Brakuje tutaj jeszcze oczywiście szóstego
Według mnie błędem było roamowanie Malzahara tak na siłę. Ja bym tutaj raczej pożegał na ten szósty level, czyli bardzo mocny Power Spike, Ultimate Malzahara, Chain of Corruption od Varusa. A tak w tej chwili, no, to się już nie zgra ze sobą. Jest Miki z powrotem w kierunku środkowej części mapy. Z kolei Ki przyczajony w krzaku. Chyba oczekujący na jakieś nierozważne przejście ze strony na przykład Chaya, ale ten oczywiście obejrze bardziej bezpieczną drogę. Wciąż tutaj w tym tribuszu znajduje się Ward zespołu Rock Tigers. No i tutaj Fabian prawdopodobnie zauważy Songkwana, będzie chciał ultować. Brakuje tu jeszcze oczywiście Devmarka, który jest jednak na cooldownie. No i Songkwan tym razem udaje mu się uciec. Janko skorzysta oczywiście z okazji, będzie wchodził do drugi przeciwnika, żeby skanterdżować. Pytanie są, Kwan, da się tutaj zaskoczyć? Zabrakło minimalnie sekund. Zabrakło wizji przede wszystkim, dopiero teraz został postawiony ten ward i Janko nie miał pojęcia o tym, że mógł się spodziewać, ale nie miał pojęcia, że na pewno znajduje się tutaj przeciwnik. A też nie chcesz palić tak dosyć długiego cooldownu na chwilę obecną, jakim jest Kokon, w ciemno. No, ale był to potencjalnie kill. Tak, ktoś tutaj też słusznie zauważył na czacie, że będzie to smok oceaniczny, czyli drugi już tego typu smok w tej grze. No i po raz kolejny Jankos tutaj będzie podchodził midlane, Miki będzie w tarapatach, zużyty zostaje Devmark, flash, brakuje to jeszcze Xosta, pojawia się Songkwan, pojawia się również Lindarang. Jest trafiony Koko na maksymalnym zasięgu, teleport zagrany, Lindarang stara się tutaj coś zagrać, ale będzie musiał się wycofać, Twisted Advance, prosto przeciwnika, Lindarang w opałach, teraz nadchodzi również Ki i impreza się rozkręca na środkowej części mapy, niemniej jednak póki co wciąż bez zabójstw w tej konkretnej sytuacji, ale jeszcze tutaj ma potencjał, aby tutaj podjąć się walkę o wieżę. No tak jest, będzie tutaj podjęta walka o wieżę, ale nie wydaje mi się, żeby ona tutaj już upadła. Voidling zablokował Kokon. Ograny. H2K. Sporo wizji też na bocie. W końcu teraz skontrował Seongmana, który szukał okazji od samego już początku, nękając oczywiście Jankosa. Sangyeon pozostawiony bez wsparcia, przynajmniej chwilowo. Dopiero teraz Ki zmierza w kierunku dolnej części mapy, w której Nuclear oraz Chey już dbają o tą wizję, aby nikt ich tutaj, a konkretnie Sangkwon, nie zaskoczył. Wciąż bez szóstego levela Malzahar to boli. Kurtyna Sangyeon zostaje złapany w Deadly Flourish, jeszcze tutaj złapany na max range'u praktycznie Kurtyny. Ale tak, zabrakło jednak czwartego strzału. CC nie było wystarczająco długie, Sangyeon będzie wracał do bazy, ale wciąż jest tam zauważony na wardzie. Nuclear będzie tutaj szukał dobrze rzuconego Deadly Flourish, to się udaje. Sangyeon będzie tracił jeszcze więcej. No i 12 minut już za nami. Póki co zdecydowanie bardziej dynamiczne starcie niż to w grze numer 1. Sangkwon czeka w okolicach swojego jeszcze nie pojawiającego się red buffa. No na pewno trzeba przyznać to, że Janko stara się wywierać presję zarówno na liniach przeciwnika, jak i na samym dżunglerze. Tak, on bardzo tutaj skupia się na środkowej alejce. Synergia, jaka wywiązała się między Fabianem i Jankosem, też jest naprawdę... jestem pełen podziwu tego, jak w tak krótkim czasie byli w stanie wywiązać taką synergię. Miki znowu tutaj w tarapatach, zabrakło Devmarka, Jankos też odepchnięty. No i na chwilę tutaj jeszcze spokojnie może wrócić i odetchnąć na chwilę midlaner Rock Tigers. 1000 złota różnicy między obydwoma zespołami. Pierwsze itemy też już kupione. No i zespół Rock Tigers pozostaje aktywny na dolnej części rzeki w tej grze. Brakuje mi troszeczkę też ramującego Febivena, ma 1.02. Obrażeń powinno starczyć i przy dobrej inicjacji, przy dobrym przygotowaniu terenu, no jego wejście na przykład Varusa mogłoby okazać się śmiertelne skutki. Powiem tak, H2K bardzo dobrze rozgrywa ten midgame, tak samo pod jeżeli chodzi o samo makro, jak o podejmowanie samych decyzji, ale wydaje mi się, że tutaj troszkę Rock Tigers przy tym midgame będzie już powoli zyskiwać i Zed, który będzie miał na sobie dwa exhausty, aż będzie miał naprawdę ciężko tutaj cokolwiek zrobić, gdzie Syndra po prostu będzie wciskać RK i wysadzać pojedyncze cele. Varus również w tym late game troszkę lepiej będzie wypadać niż Jhin, który Nuclear troszkę słabo zagrał po prostu poprzedni mecz. To też na pewno musi wpływać na jego performance tutaj. O, teraz wejście agresywne ze strony Febivena. Defmark użyty, Exos momentalnie zagrany przez Mikeya, to była dobra decyzja. Nie, jeszcze Shuriken. Febiven ogrywa przeciwnika, wyczekał do końca. I to jest Zed, którego oczekiwaliśmy od Febivena. Tak jest.
świetnie rzucane te shurikeny tuż po ustąpieniu efektu wyczerpania. No i powrót do swojego pierwszego. I to może być dive na dolnej alejce. Sangyun sam pod wieżą zauważył tutaj na wardzie Jankosa. Rzucił jeszcze tutaj na odchodnym piercing Arrowa. No i dive'a nie będzie. Tutaj... Bardzo ważny moment jest teraz, bardzo ważny moment jest rozgrywki, że tutaj już nabyto oczywiście Hex Drinkerów Ebivena, więc nie ma się tutaj obawiać Syndry, która jest 0-3-0. Pierwszym itemem jest Zonia, czyli to będzie Syndra pod na razie tutaj defensywę, jeżeli chodzi jeszcze o mid lane, gdyż faza laningu jeszcze się tutaj oczywiście nie skończyła. 15 minuta, więc bardzo długo tutaj trwa, ani jedna wieża zabrana. A teraz podejmowany jeszcze Blue Buff, oczywiście on zostanie przekazany Febiemu. Przede wszystkim chodzi o ten cooldown reduction, który akurat na zasadzie jest dosyć przydatny. I totalna ciemność zapanowała na dolnej części rzeki. Oczywiście w wykonaniu Rockstigers oni nie widzą zupełnie rotacji wykonywanej przez H2K. I Chey wraz z Jankosem upewniają się, że tutaj nic im nie przeszkodzi. Podrażniony smok, ale chyba jeszcze nie podejmował. Nie, przepraszam, tutaj oczywiście tylko chcieli go wyciągnąć z Dragon Pitu. Powiem tak, wygląda to dobrze dla H2K, ale jak to wyglądało w poprzedniej grze? Miki również był 0-3, więc może powtórka, jeżeli chodzi o same statystyki z meczu poprzedniego? Oby nie, jeżeli chcemy, żeby oczywiście H2K wygrało. Janko schodzi na dolną alejkę, jest tam również Seongkwan, więc jest tutaj okazja na to, żeby wywiązała się walka 4-4. Gdyż jeszcze tutaj schodzi oczywiście Febiven. Miki stara się go tutaj followować. Ale jednak nic z tego, 1500 różnicy. Tak jak mówisz, wciąż Rockstigers rozgrywa to całkiem nieźle. No mając stratę 5 zabójstw, jeżeli chodzi o złoto, no to tracą jedynie, tak naprawdę, to jest jedynie 1500 sztuk złota. W poprzednim spotkaniu zdecydowanie też ograli H2K pod względem makro i tutaj zdaje się, że też ich plan na rozgrywkę nie rozbija się o dominację na szczególnych liniach, ale na właśnie ogólny plan na rozgrywkę, który starają się tutaj w jakiś sposób realizować. Febiven szuka okazji na górnej alejce, ale stwierdził, że chyba jednak Nautilus nie jest celem, który byłby w stanie zabić. Seongkwan będzie szukał okazji na bocie. Pytanie tutaj, czy było podejść tutaj, da się zaskoczyć Odamne, wymienię z Lindarangiem, ale jest również Janko, znowu Odamne decyduje się tutaj na inicjację. Lindarang posiada jeszcze flasha, posiada również ultimate'a, którego teraz decyduje się użyć. Tylko pytanie, czy uda mu się tutaj jeszcze uciec. Tak, udaje mu się uciec, zabrakło CC, żeby zatrzymać przeciwnego top lanera w miejscu. Febiven będzie chciał tutaj wejść, nie. Rockstigers w liczbie 3 osób na dolnej alejce będzie starać się wieżę puszować. Ktoś tutaj jeszcze na czacie wspomniał o smoku, tutaj też coś o złocie. Jak według ciebie przedstawia się historia smoka? W sensie, którego smoka z League of Legends lubiłeś? Tego, który dawał nam globalne złoto? Tego, który miał, jakby powiedzieć, 5 poziomów? Czy tego, które mamy teraz, 4 rodzaje? Jedyna rzecz, która mi się nie podoba do końca w tym obecnym kształcie smoków, to jest ta losowość, że w jednym meczu możesz mieć 3 Cloudy, w innym meczu z kolei 3 Mountain Drake'i. Nigdy nie jesteś do końca w stanie przewidzieć tego, w jakiej kolejności i czy w ogóle dany rodzaj smoka się pojawi. Ale najbardziej właśnie mi się podoba ta obecna forma, gdzie jest ta różnorodność jednak wprowadzona i ona też wymusza aktywne myślenie na zawodnikach. Nie jest to element rozgrywki, który możesz zaplanować z góry, który tak naprawdę cały ten staff za zespołem stojący, czyli trenerzy, analitycy, dalej są w stanie rozpracować i gracze są postawieni w roli robotów, którzy tylko wypełniają wolę trenera. Więc obecny kształt, jedyne zastrzeżenie to właśnie gdyby Riot może wprowadził jakąś leciutką zmianę, żeby też można było lepiej przewidzieć jakiej kolejności, albo w ogóle w jaki sposób te smoki będą się pojawiały, prawda? A w moim odczuciu bardzo czuję duży sentyment do smoków z pierwszego, drugiego i trzeciego sezonu. A, czyli złoto. Kiedy to dawało złoto, tak. Wtedy typowa może jest różnorodność, jeżeli chodzi o smoki w obecnej mecie, w obecnych sezonach, ale z drugiej strony to jest po prostu element losowy też, jakie te smoki się pojawiają. Nie zawsze chcemy wywiązywać o niego walkę, nie zawsze chcemy ryzykować, a przedtem wiedzieliśmy zawsze, że jeżeli podejmiemy ryzyko tego smoka, to wciąż jest to globalne złoto, które krok po kroku będzie nas prowadzić do zwycięstwa.
Więc tak jak mówię, sentymenty do tego starego smoka, ale czasem na bocie trzej musi oddać swoje życie. Użyty Deathmark, Seonghyun, Miki kontra Febiven. Febiven upada, tutaj Deathmark jeszcze z Ignite'em dopala swojego przeciwnika. Miki używa swojej zoni, ale jednak tutaj Jankos bez jakichś problemów sobie poradzi. Ale czy na pewno Ripple tak jest zegzostowany troszkę za późno. No i shutdown, no i shutdown dla Kia. Tak jest. No Kii tutaj pojawił się w ostatniej tak naprawdę chwili. Stara się być może nawet uratować kolegę z zespołu, ale to było niewykonalne. Tymczasem podejście na środkową alejkę. Tam Linda Rang już od dłuższego czasu się znajdował i ta wieża prawdopodobnie nam tutaj upadnie. Tak jest. Pierwsza wieża. Przepraszam, pierwsza, tak. Nie, tak jest. Pierwsza wieża na konto drużyny Rocks Tigers. Minimalnie później poradził sobie z wieżą na topie Odoamne. No i znów wyrównanie w złocie. Zobaczmy jeszcze powtórkę. Jakim cudem tutaj na bocie upadł. Zła pozycja. Chain CC oddaje swoje życie. Tutaj dlaczego też umarł Chain? On bardzo lubi budować wizję na mapie. No i tym razem złom sobie obrał drogę. Wracamy do czasu rzeczywistego. Powoli dochodzi na 20 minuta, co nam oczywiście przypieczętuje los Heralda, który nie został ostatecznie podjęty i Baron zajmie jego miejsce. 7-3 w zabójstwach na korzyść zespołu H2K. W złocie jednak praktycznie wyrównanie. No i w wieżach taka sama tutaj akurat, taki sam akurat wynik. Walka o wizję trwa w najlepsze. H2K stara się jednak zastosować tą nieco bardziej agresywną wizję, te totemy postawić w dżungli przeciwnika, ale skutecznie mu właściwie temu zespołowi uniemożliwiają to zawodnicy zespołu Rocks Tigers. Tak jest, kolejny smok Mountain Drake, więc na pewno przydałby się tutaj dla H2K oczywiście, gdyż tutaj Z będzie na pewno wędrował na speed push później w fazie rozgrywki i Mountain Drake na pewno sporo mu tutaj pomoże na obecnym stanie wysolować większość swoich przeciwników. Rozbierają się tutaj kurtynamiki, musi dodżować się, zonie jest wciąż dostępna, więc nie wydaje mi się, bo na tej coś zrobiła. Według mnie jest to troszkę zmarnowany ultimate. Kolejna strzała strzelona, ale niestety nikogo nie trafiła. Teraz jest tutaj odważnie pod wieżę zewnętrzną na midzie. Collateral damage nie zadaje zbyt wielu obrażeń wbrew nazwie. I teraz Odoamne płaci życiem za podjęcie tej wieży. Ale wydaje mi się, że wciąż się to opłacało. Fyben będzie tutaj szukał na pewno flanki, żeby wyłapać pojedyncze zabójstwa. Wydaje mi się, że powinien zostać na speed pushu na bocie. Zdecydowanie więcej by tutaj mógł zdziałać. I Mountain Drake, tak jak mówiłem, dla H2K prawdopodobnie będzie zabrany przez drużynę. Janko zmierza już w tamtym kierunku. Tak jest, trzeci smok w grze. Trzeci właśnie dla drużyny ze Starego Kontynentu. Linda Rang bardzo, bardzo powoli, ale dosyć skutecznie pracuje nad zniszczeniem tej wieży na górnej części mapy, podczas gdy Jankos... Bardzo ciekawie to wygląda, kiedy postacie pokroju Nautilusa, pokroju Maokaja spróbują zabrać wieżę. No, jeżeli ktoś nigdy nie widział backdoorującego Amumu, to... Autoatak. Backdoorujący Amumu to jest definicja najmniej skutecznego pushu, czy też nawet backdooru w historii, ale to też się zdarzało. Tymczasem ta wieża została faktycznie podjęta, w zamian Jankos oczywiście zabiera smoka, znowu bez asysty. No i tak, jeszcze tutaj oczywiście pozostaje dla Rocks Tigers dosyć atrakcyjna do zabrania wieża na bocie, najbardziej wysunięta poza bazę przeciwnika. 22 minuta, moment, kiedy będzie się już tutaj budować wizję wokół Barona i ta drużyna, która zdobędzie więcej tej wizji, będzie miała o wiele łatwiejszą sytuację przy podejściu po ten objective. No i Febiven, jak sugerowałeś. Tak, z Mountain Drake'em. On chyba jest stary nawet podjąć Linda Ranga. W dłuższej walce tak. W dłuższej walce tak, ale żeby złanshotować nie ma szans. O, to tak, to nie ulega żadnej wątpliwości. Tymczasem środkowa alejka, Rocks Tigers. Chain of Corruption dostępny również ultimate. Malzahara musi uważać H2K, żeby nie dać się wyłapać. No i niestety, Sanghyun zostaje złapany, tak, mówiłem, bardzo w bardzo tej pozycji, łapanie. Chociaż teraz Jankos zatrzymany w miejscu. Dobra reakcja ze strony Malzahara, nuclear! Febiven wystrzelał tutaj przeciwnika, jeden za jednego, póki co, flash za flashem, Ki raczej tutaj nam nie wybuchnie i Sanghyun w bardzo złej pozycji, drugim zabójcą w tej walce dla Nuclear. Tak jest, dwa za jednego, Jankos troszkę za daleko, tak jak mówiłem, trzeba uważać przy tej inicjacji, żeby nie dać się wyłapać i zginąć przez to ogromne cele. Linda Rang decyduje się na bardzo głupią według mnie inicjację, Deep Charge dosięga tutaj Jhina, ale
bez zabójstwa ani dla jednej, ani drugiej, z drugiej strony. Troszkę, wydaje mi się, troszkę, no, za dużo tutaj zaryzykował, ale na szczęście życia nie stracił. 5 do 9, 1600 różnicy, czyli wciąż bez znaczącego prowadzenia dla żadnego zespołu. No i powtórka z tej sytuacji. Jankos, świetna flanka, zatrzymuje w miejscu Sangiona, który jednak chowa się za plecami swojego zespołu. I tutaj drobny błąd. Tak naprawdę, znaczy oczywiście, obecność Fabiana wymusiła ucieczkę Varusa na prawo, co z kolei odsłoniło go na ostrzał ze strony Gina. Tak więc znalazł się między młotem a kowadłem, przez co też cały jego zespół ucierpiał na tym bardzo mocno. Sporo też Magic Resistów zbudowanych po stronie zespołu czerwonego, więc i obrażenia od Syndry, i obrażenia od Malzahara drastycznie zmniejszone. Syndra naprawdę będzie tutaj ciężko miała, żeby liczyć się w tej rozgrywce. Bardzo do przodu też oczywiście Febiven. Nuclear też również jest sporo do przodu w porównaniu do swojego przeciwnika na tej samej pozycji. Spora też wizja H2K wokół środkowej alejki i teleport na plecy. Tak jest, teleport ze strony Nautilusa, który skupił się przez chwilę na Febivenie, ale powiedzmy sobie szczerze, że on musiał się powoli zacząć wycofywać z innej, ponieważ gdyby tego nie zrobił, bardzo szybko by spłynął, ale Odo Amnes zaskakująco szybko traci punkty życia. Teraz Deathmark rzucony na Sengkwona. Nie wiem, czy to była dobra decyzja, on tutaj nie wybuchnie. Tak jeszcze. Jest Sterak. Tak jest, Sterak Gouge. To nie pozwoliło mu umrzeć w tej sytuacji, także póki co tylko ma okej ofiarą. No i tak, H2K traci jednego zawodnika i tak jak powiedziałeś, Odo Amnes spłynął w dość szybkim tempie. Myślę, że tutaj będziemy mogli zobaczyć powtórkę sytuacji jeszcze sprzed chwili. No i tak, zabrane tylko jedno zabójstwo i nic więcej, więc no, dużo tutaj Rock Tigers nie zyskało, a straciło wizję wokół Barona, straciło kontrolę wokół niego. Lindarang też na bocie, na speed pushu, nie ma tutaj zbytnio kto go mu przeszkodzić. Odamne bez teleportu, jeszcze 8 sekund dev timeru. Chyba tutaj H2K będzie chciało kogoś wyłapać. Brak kompletnie wizji Rock Tigers w swojej dżungli przy Blue Buffie. No i tak, H2K szuka oczywiście inicjacji odpalonej Yumu. Deadly Flourish wyminięte, a tymczasem na bocie Lindarang wjeżdża na połowie punktów zdrowia. H2K szuka tutaj złapania, udaje się złapać przeciwnego supporta, który upada w mgnieniu oka. Tak jest, face check w tej minucie. Bardzo często kończy źle. No i tak, 6 do 10, 2000 różnicy, 4-0-0 Jhin, złożone Yumu, złożone Infinity Edge. Więc naprawdę spory power spike Gina w tym momencie rozgrywki. Rock Tiger stara się tutaj zgrupować. Naprawdę boją się tutaj Barona, gdyż przeciwnicy dysponują dwoma Ocean Drake'ami, jednym Mountain Drake'em, więc ten Baron jest dosyć szybki. Febiven dysponuje, Ignite'em dysponuje, Deathmark'iem będzie się starał tutaj złapać się bardziej kruche cele. Odflaszował Miki. Tak jest. No i zobaczmy, póki co H2K wciąż prowadzi w zabójstwach, ale to samo było w poprzednim meczu, z tą różnicą, że w tym spotkaniu akurat jeszcze do tego dochodzi przewaga w złocie. Niemniej jednak mam wrażenie, że czas niespecjalnie gra na ich korzyść i tutaj bym upatrywał właśnie problemu zespołu H2K. Oni nie są w pozycji, w której mogliby w jakiś zdecydowany, agresywny sposób podjąć przeciwnika. Co więcej, teraz Rock Tiger zajmuje taki obszar mapy, gdzie mogą dosyć skutecznie walczyć ewentualnie o Barona. No jak na razie to jest taka minigra oczywiście o wizję i trzeci potencjalnie smog oceaniczny dla H2K. Jeżeli H2K go zabierze, to naprawdę będzie miał ciężko Rock Tigers. No, oni się w dużej mierze opierają na power spike'u od Varusa, który jak wiemy połkować musi. No i te trzy smoki oceaniczne zapewniające 24% regeneracji straconego HP będą bolały. Jak najbardziej. Aj.
ciężkie sytuacje, ale wydaje mi się, że Jankos, jak już zresztą Michał wspominał w poprzednim spotkaniu, to jest ten zawodnik, który wielokrotnie było podkreślany, on się potrzebuje troszeczkę zdenerwować, żeby stanąć tutaj na wyżynach swoich umiejętności. Wbrew pozorom ten mecz poszedł mu całkiem nieźle, poprzedni również, ale tutaj zdecydowanie lepiej jest widać tę różnicę między nim, a oponentem z dżungli. Tymczasem Ki, flash przez ścianę. Co tutaj w ogóle zrobił Ki same przeciwko swoim oponentem? Febiven decyduje się na flasha, decyduje się na Deathmarka, zabija jednego przeciwnika i to jest sytuacja 4 na 5. HTK będzie tutaj chciało wymusić na pewno walkę. Lindarang na front lane nie będzie w stanie wytrzymać wszystkich obrażeń sam na siebie. Jest już również Redemption, HTK jest w ofensywie. Rockstigers musi tutaj kajtować i chyba im się to nie uda. Nie, jednak tutaj wieża na plecach skutecznie zniechęca zespół HTK. I no, brak tych smoków oceanicznych Rock Tigers będzie bolał, gdyż nie będą tutaj w stanie zbytnio ustać. Sangyun dysponuje tutaj jako jedyny jeszcze jako taką wave clearem. Ale HTK nie chce brać na siłę wieży, będą starali się zabrać się Barona. Tak jest. No i cóż, HTK podchodzi pod Barona. Najpierw będą musieli zadbać tutaj oczywiście o wizję. Teraz też trzeba zaznaczyć, Febiven stoi na postaci, którą może trochę więcej ugrać na własną rękę, prawda? Nafidowana Synda zrobi dużo, ale bez obstawy nie jest w stanie też jakoś szczególnie długo przeżyć. W tym z kolei spotkaniu jako Zed on może sobie pozwolić na takie głębsze wejścia w drużynę przeciwnika i wyławianie tych... Oj! Senkwon osłonięty momentalnie. Tutaj oczywiście kurtyna jeszcze nie jest dostępna, ale co z tego? Febiven za wszelką cenę stara się wyłowić tego zawodnika. Oto Amne zabija Kija. No i teraz Lindarang wciąż na froncie swojego zespołu. Ale to jest jeden z tych zawodników, który wsiąknie te obrażenia. Ale jego gra opiera się o spacerowanie w teamfajcie. I w zasadzie ściąganie uwagi przeciwnika, ale sam z siebie nie jest w stanie zbyt wiele zrobić. Seongkwan dosłownie na oparach zdrowia, ale jednak Rockstiger zdecyduje się na próbę przerwania tego Barona. Lindarang na frontalinie, zobaczy i prawie nam tutaj spłynął Febiven, użyty zostaje Deathmar na Mikaya. Miki dysponuje jeszcze Zonią, więc to tutaj dużo ich nie kosztowało. H2K powoli nam się spiął do Amne na frontlane, brak jednak many. Będzie powodował, że tutaj dużo nie będzie w stanie zrobić deep charge w kierunku Jankosa. Cliff stara się tutaj strzelać, zablokowany czwarty strzał prawdopodobnie przez Lindaranga, jednak nie udaje się wyłapać Varusa. To był błąd zdecydowanie komunikacyjny, trafiony jeszcze oczywiście za pomocą Deadly Flourish, przywiązany przez Karmę i to będzie martwy Lindarang. Tak jest. Przez chwilę myślałem, że Rockstigers wygra tę walkę. No, było bardzo blisko, ale cały czas o włos, dosłownie na krawędzi ostrzonoża H2K tańczy wokół tych teamfightów i wychodzi z nich obronną ręką. Teraz ten Baron myślę, że już jest zdecydowanie pewniejszy, chociaż teraz Ki nadchodzi, niezatrzymany w miejscu, ale trafiony kokonem! Trzeci raz ten zawodnik się dał wyłapać. Trzeci raz z rzędu taka sama wywrotka. To jest walka za wszelką cenę. Rockstigers wie, że oddając tego Barona w ręce zespołu H2K, teraz cała piątka jest żywa, tak naprawdę stawiają się w bardzo niewygodnej sytuacji i zobaczymy, czy H2K zdoła go wykorzystać. Wypadałoby zniszczyć przynajmniej jeden inhibitor. Będzie to niezwykle ciężkie. Zwłaszcza, że obrona ze strony Rockstiger jest całkiem skuteczna. Tak jest, Rockstiger dysponuje wave clearem, jak już wielokrotnie zaznaczaliśmy. Więc ja bym się tutaj raczej spodziewał dive'a H2K. Ewentualnie wysłanie na split push Febivena, który już obkupiony takimi itemami, bez większego problemu jest w stanie sobie z każdym z przeciwników poradzić. Jeszcze przez chwilę myślałem, że próbuję zabić tutaj Gravesa. No ale też troszkę byłoby to ryzykowne, gdyż przeciwnik dysponuje sterakiem. No i tymczasem... jeszcze zabierany smok. Kolejny, ostatni przed Elderem. 32 minuty meczu. Wbrew pozorom to jeszcze nie jest jakiś szczególnie zaawansowany etap rozgrywki, jeżeli wziąć pod uwagę całokształt dzisiejszego turnieju, gdzie mecze trwały grubo ponad 40 minut. Może to nie są najbardziej dynamiczne starcia, jakie Liga Legend widziała w obecnych jej kształcie. Tutaj odnosząc się głównie do rozgrywek północnoamerykańskich, czy nawet europejskich. Wciąż jednak też mieliśmy do czynienia z rekordami, które jeszcze nie miały... jeszcze nie padły. Na szczęście albo na nieszczęście. Błędem jest zostawienie na bocie samego Sangyuna przeciwko Febivenowi. Więc błędy tutaj rotacyjne i decyzyjne Rockstigers, powinni wysłać kogoś, kto będzie sobie w stanie poradzić z Zedem, albo chociażby będzie w stanie go zatrzymać. Tracą jedną wieżę praktycznie za darmo. Baron też już na połowie swojego czasu działania.
Troszkę tak ryzykownie o Adamne, posiadając Sunfire'a. Górna alejka w ogóle, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. Adamne bijący wieżę i Linderang bijący Adamne, który w zasadzie może to powiem olać. Tak, jeden porządny teamfight, jeden ace jest w stanie skończyć tę grę. Tak, powiem tak, H2K nic na siłę i powinien raczej doprowadzić bez większego problemu tę grę do końca. Na spokojnie, bez szarpania, ale H2K jest w stanie tutaj to jak najbardziej wygrać, tak długo jak nie popełnią jakiegoś głupiego błędu i będą po prostu nadużywali gościnności przeciwnika, tak, jak Rockstagers będzie tutaj wykonywało te błędy. Prawie, że H2K stompuje swojego przeciwnika, 7000 różnicy, zresztą, tak jest, 7000 różnicy, już nawet będzie dobijać powoli do 8, więc ten klasyczny stomper, 10000, H2K, znaczy tej... odwdzięcza się za meczy poprzedni, tymczasem na top lane dwóch golemów Maokai i Nautilus, ale jednak Linderang zdecyduje się oddać wieżę i zejść do swoich kolegów z drużyny, żeby móc bronić kolejne struktury. Jest kurtyna, spłynął nam tajmiki, gdzie on tutaj się znalazł, zonie nie zostało, że na Sangyun użyty, zostaje na nim Deathmark, udaje mu się uciec na oparach dosłownie zdrowia i to będzie inhibitor pierwszy dla zespołu H2K w poważnych tarapatach Rockstigers. Tak jest. I ten inhibitor został faktycznie ugrany. To jest to, o czym mówiłem w momencie, w którym H2K podjęło Barona. Teraz jednak czas jest na ucieczkę. Odamny stara się kupić czas zespołowi, co zresztą mu się udaje. I teraz następuje to wycofanie, którego się... Tak jest. Wycofanie, rotacja na mid lane, wykorzystanie tego, że Death Timer jeszcze tutaj będzie wynosił 15 blisko sekund. Czyli wystarczająco czasu, żeby zabrać wieżę inhibitorową, ale Rockstiger dysponuje F-clearem, który zostaje złapany. Tutaj jeszcze w Deadly Flourish dopali się, tak jest! Deathfire zabija tego przeciwnika. I wchodzi w to wszystko do Amne, Sangyun zdetonowany. H2K wlewa się do bazy przeciwnika bez żadnego oporu. Odamne tak naprawdę może przyjąć na klatę to uderzenie ze strony wieży. Już Miki jest żywy, wraca z niemieckiej odrodczej, ale co z tego? Drugi inhibitor już jest na celowniku. Jeszcze żywy cień, rzucony przez Febivena, no i ta struktura również upadnie. H2K, dwa inhibitory w trakcie trwania tego pojedynczego Barona. Tak, dwa inhibitory, czyli już praktycznie otwarta gra dla tego zespołu. Jest już stomper, śmiało możemy to powiedzieć, ponad 10 tysięcy złota, już nawet ponad 11 tysięcy złota. I to jest teamfight, o którym mówiłem, że wydawało mi się tutaj Rockstigers jeszcze będzie w stanie się podnieść. Szkoda tej, że Seongkwan miał bardzo mało zdrowia, więc dużo w tym teamfightie nie mógł zrobić. I wydaje mi się, żeby tutaj też, gdyby ten czwarty nabój został zablokowany, H2K nie zdobyłoby Barona i nie zdobyłoby tak dużej przewagi. No i tutaj krótka powtóreczka jeszcze z tej sytuacji. W trochę innym ujęciu. 20 do 9. To jest przewaga, z którą już naprawdę należy się liczyć i tutaj po tym, co pokazali w meczu numer 1, myślę, że H2K może być zadowolony z wyniku, jaki osiągnęli teraz. Tak jest. Za minutę 50 Baron, za minutę 38 i przepraszam, nie Inferno, chciałem powiedzieć, że wtedy Inferno. Będzie oczywiście Elder Drake, więc te bardzo ważne obiektywy. Jeżeli H2K nie chce ryzykować, to po prostu poczeka na te dwa obiekty i skończy grę bezpiecznie, ale dysponuje już taką przewagą, że nie wydaje mi się, żeby to było po prostu konieczne. Jak na razie Sangyun za pomocą 5 cygarów radzi sobie wyśmienicie z odpuszczowywaniem kolejnych fal minionów, ale nie jest tak dobrze na midzie, nie jest tak dobrze na bocie. Teraz wystarczy tak naprawdę na zagrać spokojnie, na czas. Tak, zasiedżować górną część mapy. Tak jak mówię, no wbijanie się pod wieżę, to mogłoby być bardzo niefortunne skutki. Widzimy, że już się Febiven przygotowuje do ataku, aktywowany Night Shroud i to zwiastuje jego chęć wejścia w walkę. To jest zniszczona została wieża, ale trzeba musi uważać, flanka ze strony Nautilusa. Zobaczmy, czy uda się coś z tego ugrać. Nuclear teraz sam jest Linderang w dobrej pozycji, nikt nie jest w stanie się do niego dostać. Ale i kurtyna. Co robi Febiven? Zaunował dwóch swoich przeciwników. Linderang tutaj jeszcze przez chwilę będzie żył za sprawą Garden Angela, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj Rockstigers mogło się jeszcze wybronić. Sam Sangyun, sam Malzahar przy życiu. I to jest gra, drugie spotkanie z tego BO3 wygrywa zespół z Europy, ale to jeszcze Sangyun prawdopodobnie zabity przez Jankosa. Tak też się dzieje. 9 do 24, Stomper niespełna 40 minut. H2K wygrywa i będziemy widzieć pełne BO3. Dokładnie tak.